Hej kochani, tu Hulaj Dusza, słuchacie kolejnego podcastu na tym kanale i oczywiście jest to trzeci podcast z długo wyczekiwanej serii 7 grzechów głównych. Sezon czwarty to też ważna informacja. Ja i mój chomik na kołowrotku w głowie mówimy, że dzisiaj czas na trzeci podcast, czyli jest to nieczystość i wcale nie chodzi tutaj o sprawy higieniczne. Wybrałam dla Was historię, moim zdaniem, nad wyraz interesującą, ponieważ jest ona standardowo niestandardowa i w trakcie jej słuchania myślę, że dowiecie się, co mam na myśli. Ale zanim przejdziemy do historii, chciałabym Wam z całego serduszka podziękować za to, że jesteście na tym kanale, dla osób, które zdecydowały się pozostać na dłużej. Jeżeli komuś podoba się forma tego podcastu i samego kanału, no to zachęcam do subskrypcji. Można też zostawić łapkę w górę albo w dół, algorytm odbiera to tak samo, natomiast no miło mi będzie, jeżeli to będzie łapka w górę. Oczywiście zawsze to ma jakiś tam wpływ na widzialność kanału i na widzialność filmu. A teraz już bez zbędnego przeciągania, zapraszam do słuchania. Dzisiaj, moi drodzy, bez większego zaskoczenia przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w stanie Georgia, w którym dość rzadko się widujemy, ale mamy okazję nadrobić zaległości. Miasto, w którym będą toczyć się wydarzenia, to Dunwoody, nazywane przedmieściem Atlanty, a jak pamiętamy lub nie pamiętamy, no to ja Wam przypomnę, Atlanta jest stolicą stanu Georgia. Jako ciekawostkę dodam też, że z Dunwoody do Atlanty jedzie się jakieś 20 minut, więc jest to naprawdę bardzo blisko. No chyba, że są korki, to już wciąż jest blisko, ale trochę dłużej. Interesujące również jest to, że Dunwoody dopiero pod koniec 2008 roku stało się oficjalnie miastem, a teraz liczy ponad 50 tysięcy mieszkańców, więc no, całkiem sporo jak na miasto, które wcześniej miastem nie było. Warto dodać, że z całą pewnością jest to miasto z duszą, może i nawet hulającą, ale chodzi tutaj o klimat i wiele zabytkowych miejsc. W centrum miasta i nie tylko króluje styl kolonialny, więc można zobaczyć wiele budynków zbudowanych z drewna, trochę przypominających nasze domki holenderskie, no ale oczywiście takie domki holenderskie to wcale nie są. Dunwoody traktowane jest raczej jako taka sypialnia dla osób pracujących w Atlancie, więc miasto samo w sobie nie jest siedzibą wielu firm, jakiejś tam technologii i tak dalej. A tym samym liczba miejsc pracy w mieście jest lekko ograniczona, co wcale nie oznacza, że mieszkańcy pracy nie mają. I na tym etapie musimy zadać sobie chyba już standardowe i najważniejsze pytanie w tym podcaście, czyli jak tam się żyje i mieszka. A z odpowiedzią, jak zawsze, przyjdą nam dane statystyczne, z których dowiadujemy się, że mediana wieku wynosiła prawie 38 lat. Średnia wielkość rodziny to równo 3 hehe członków, a na 100 kobiet przypada 93 mężczyzn. Mamy też oczywiście zaglądanie w portfele z roku 2010 i dowiadujemy się, że średni dochód rodziny wynosił 106 tysięcy dolarów, więc jest to bardzo, bardzo sporo na tle wielu miast, które już tutaj przedstawiałam. Kwota spora i coś mi się wydaje, że zarobki dzisiejszych bohaterów mogły mieć na to jakiś wpływ, ale no nie uprzedzajmy faktów. Poniżej granicy ubóstwa znajdowało się prawie 8% ludności, więc wynik no, jeden z tych lepszych, natomiast widać też sporą dysproporcję, skoro część osób jednak znajduje się poniżej tej granicy, a część osób zarabia ponad 106 tysięcy rocznie. W mieście są szkoły, a nawet kampusy uniwersyteckie, więc oczywiście pod względem edukacji każdy znajdzie coś dla siebie. Jest komunikacja miejska, w sensie no, tam pociągi są autobusy, są parki, kawiarnie, więc myślę, że każdy wyjdzie uśmiechnięty z tego miasta. Tyle tytułem wstępu. Czas poznać bohaterów. Myślę, że jest to odpowiedni moment, ale żeby to zrobić, musimy zacząć od początku, a dokładnie to przenosimy się do stanu Ohio. Właśnie tam na świat przyszli bohaterowie naszej historii, chociaż przez kilkanaście lat nie mieli w ogóle pojęcia o swoim istnieniu i spotkają się dopiero w stanie Indiana. Andrea Greenberg przyszła na świat w 1976 roku jako córka Bonnie i chciałoby się powiedzieć, że Clyda, ale jej ojciec miał na imię Herbert. Państwo Greenberg, poza córką, która jest oczywiście bohaterką dzisiejszej historii, mieli też syna, chłopca imieniem Todd, który był ich najstarszym dzieckiem. Ogólnie to niewiele wiadomo na temat całej familii, poza tym, że ich sytuacja finansowa była dobra, no i ważnym elementem ich życia była wiara. Cała rodzina wyznawała judaizm i traktowała wiarę bardzo poważnie. Chciałoby się powiedzieć, że mieli uśmiechnięte mordki w pierwszych ławkach kościoła, ale to była synagoga i tam pewnie też byli uśmiechnięci.
Rodzina Greenberg żyła w zgodzie ze swoimi przekonaniami, była to szanowana i lubiana rodzina, a o żadnych ekscesach się nie słyszało, co oczywiście wcale nie oznacza, że ich nie było, po prostu nic takiego nie znalazła. Ale to chyba jest dobry znak w tego typu podcastach. Andrea, czyli nasza bohaterka, miała nad wyraz dobry kontakt ze swoimi rodzicami i bratem. Poza tym była takim przykładnym dzieckiem, które zawsze mówiło dzień dobry na klatce schodowej. Dziewczyna opisywana jako taka spokojna, wyważona, bardzo inteligentna. Poza tym też świetnie się uczyła i osiągała dobre wyniki w szkole. Andrea miała typowo ścisły umysł, no i ogarniała matematykę jak nikt inny. Chciała pójść w tym kierunku. Poza tym była też lubiana, ale zdecydowanie nie była takim typem wodzireja weselnego, który rozkręca wężyka. Dziewczyna miała swoją grupę znajomych i się ich trzymała, ale to raczej była kwestia takich dwóch, trzech zaufanych przyjaciół. Po skończeniu szkoły średniej Andrea wybrała się na University of Indiana w Bloomington. I tam też postanowiła kontynuować swoją pasję związaną z matematyką i ogólnie tam z przedmiotami ścisłymi. No i zaczęła studia na kierunku komputerowe, systemy informatyczne i technologie, czyli w sumie można powiedzieć taki prototyp naszej dzisiejszej informatyki, może z jakimś takim też zahaczeniem o kwestie biznesowe. Bądź co bądź, do łatwych to nie należało, ale dziewczyna świetnie dawała sobie radę zarówno na studiach, jak i w życiu towarzyskim. I moi drodzy, we wrześniu 1994 roku Andrea odwiedziła kampus, w którym znajdował się taki dom żydowski. Ogólnie to było to takie miejsce, gdzie można przyjść, zrelaksować się, wypić piwerko lub soczek na kanapie, oczywiście kto co woli, ale też odbywały się tam nabożeństwa, jakieś rekolekcje na temat życia i ogólnie to ludzie wyznający tę samą religię mogli się ze sobą spotkać, porozmawiać, zapoznać, no i miło spędzić czas. Nie bez powodu mówię o spotkaniach, ponieważ no, należy wspomnieć tutaj o sprawach sercowych. Andrea wcześniej nie miała chłopaka, o żadnych adoratorach też nic nie wiem, ogólnie to była skupiona na nauce i randki, jakieś tam farfocle, frędzle dookoła nie były jej w głowie. Jednak pewnego wrześniowego wieczoru na tym wcześniej wspomnianym kampusie poznała chłopaka imieniem i nazwiskiem Russell Snyderman, nie mylić oczywiście ze Slendermanem, czyli z tym panem w garniaku i z dziwnie długimi rękoma i nogami. No cóż, na Russella wszyscy wołali Rusty, więc też pozwolę sobie na takie małe spoufalanie się, bo w końcu jest on naszym drugim bohaterem tej historii. Wracając do wydarzeń, no to Andrea poznała Rustiego w momencie, gdy mężczyzna podszedł i do niej zagadał. Zauważył, że Andrea ma sweter z logiem jakiegoś obozu letniego, no i skojarzył, że jego przyjaciel, kota, psa, sąsiada też był na takim wyjeździe, więc był to punkt zaczepienia, no że ale fajny sweter, tam mój kolega też był na tym wyjeździe, ale super i tak dalej. Poza rozmowie na temat swetrów okazało się, że rozmawia im się całkiem dobrze. No i mają wiele wspólnego. Andrea już wcześniej widziała chłopaka na uczelni, no ale nie mieli okazji ze sobą porozmawiać i ewidentnie był to błąd, no bo jak już porozmawiali, no to okazało się, że nadawali na tych samych falach, więc po dłuższej rozmowie Rusty poprosił Andreę o numer telefonu. No bo chłopak zauważył, że może jednak coś z tej znajomości wyjdzie. Nasza bohaterka numer podała, a adorator zadzwonił jeszcze tej samej nocy, no i zaprosił dziewczynę na spacer. Trzeba przyznać, że Rusty miał bajerę, jak to się mówi, kół żelazo póki gorące. Od razu zauroczył nowo poznaną dziewczynę, zresztą ze wzajemnością. I warto, moi drodzy, na tym etapie wspomnieć kilka słów na temat tego naszego drugiego bohatera, czyli Rusty Snydermana, który przyszedł na świat 18 czerwca 1974 roku, a tym samym był 2 lata starszy od Andrei. Jego rodzicami byli Don i Merlin, a brat miał na imię Steven. Rodzice poświęcali swoim dzieciom dużo uwagi, zachęcali ich do rozwijania swoich pasji, no i liczyli się z ich zdaniem. Ojciec Rustiego pracował jako księgowy, dobrze zarabiał, no i namawiał syna na pójście w jego ślady, co zresztą się stanie, a przynajmniej w pewnym, do pewnego momentu. Rusty od lat szkolnych wydawał się być człowiekiem, który osiągnie sukces, który po prostu musiał ten sukces mieć, osiągnąć, był na niego skazany. Pracował w szkole średniej jako redaktor gazetki, oczywiście za free, ale jednak jakaś to
praca była, jakieś doświadczenie też. Interesował się sportem, osiągał dobre wyniki, podobnie jak Andrea, był piątkowym uczniem, no i dobrze sobie radził z przedmiotami ścisłymi. Rusty jednak z pewnością był typem wodzireja weselnego, ze dodatkowo świetnym poczuciem humoru, który jednał sobie ludzi i zawsze wokół niego mnóstwo osób się kręciło. Sprawy sercowe traktował nas wyraz poważnie, mimo tego, że był duszą towarzystwa, że zawsze wiele osób do niego ciągnęło, to nie miał żadnej dziewczyny, nie chodził też na randki, ponieważ tak samo jak w przypadku Andrei, wiara była dla niego bardzo ważna, no i doszedł do wniosku, że jeżeli pozna tę jedyną, to wtedy chce tak na poważnie zacząć te sprawy sercowe, natomiast no, nie chce tracić czasu na jakieś związki, które do niczego nie zaprowadzą. Można i tak. Po szkole średniej wybrał się na ten sam uniwersytet co Andrea, tyle że studiował biznes, no i planował zostać księgowym tak samo jak jego ojciec. Chłopak był bardzo ambitny, no i nastawiony na sukces. Dobrze się uczył, ale to też nie były takie efekty samej nauki, bo czasami po prostu nadrabiał swoją czarującą osobowością lub wynikami sportowymi. I to, żeby było jasne, nie tak, że nic tam nie robił i przyszedł ze swoją bajerą, nawinął makaron na uczy i mu wszyscy piątki wpisywali. To, co trzeba było, to potrafił, natomiast jeżeli czegoś nie do końca potrafił, a wiedział, że mu się to w pracy nie przyda, to potrafił w odpowiedni sposób porozmawiać i to też jest bardzo ważna umiejętność. Tak samo jak Andrea, Rusty wyznawał judaizm i wiara była ważnym elementem w jego życiu, nic więc dziwnego, że spotkali się w takim, a nie innym miejscu. Mieli podobne poglądy, podobne spojrzenie na świat, no i gdy w roku 1994 zaczęli się spotykać, to od razu potraktowali swój związek bardzo poważnie, bez żadnych dziwnych ekscesów. Zależało im na tym, aby dobrze się poznać, no i okazało się, że mają wiele wspólnego. Są młodzi, ambitni, inteligentni, no i w przyszłości chcą założyć rodzinę. Tym właśnie sposobem czas mijał, oni byli taką uniwersytecką parą, która całkiem dobrze się ze sobą dogadywała, mieli wspólnych znajomych, no i wszyscy opisywali ich związek jako zgodny i taki bardzo poukładany. W 1996 Rusty skończył szkołę i wrócił do rodzinnego miasta, jakim było Cleveland, aby zacząć pracę w firmie jako księgowy. Jak pamiętamy lub nie, szybko matematyka mówi nam, że Andrea była 2 lata młodsza od Rustiego, więc tym samym zostały jej 2 lata nauki na tym uniwersytecie. Dla młodych jednocześnie był i nie był to problem, no bo jeździli do siebie co weekend, pisali maile, dzwonili, no i pisali też jakieś kwieciste listy. Mimo niemałej odległości radzili sobie nad wyraz dobrze i to był ten moment, gdy też mieli okazję poznać swoje rodziny. Andrea odwiedzała Rustiego w domu, zresztą i potem Rusty odwiedzał Andreę. Okazało się, że wszyscy przypadli sobie do gustu, nie ma tutaj historii z jakąś złą teściową, niczym Santę z poprzedniego podcastu. Później też rodzice Rustiego wspomną, że młodzi byli w sobie naprawdę bardzo zakochani, a Andrea sprawiała wrażenie inteligentne i poukładanej dziewczyny, którą chętnie powitaliby w swojej rodzinie jako synową. W roku 1998 również i ona skończyła szkołę, więc nasi zakochańcy mieli dla siebie więcej czasu. W tym momencie kobieta dostała swoją pierwszą taką wymarzoną pracę w zawodzie, ale w mieście Chicago, co było dla niej z jednej strony korzystne, a z drugiej strony no, trzeba było się przeprowadzić, trzeba było zmienić swoje całe życie. Rusty uznał, że też jest to dobry moment na zmiany, no i pojechał za swoją ukochaną, a tam też wynajęli małe mieszkanie. Wtedy ich rodziny miały lekko wykrzywione ryjki, no bo jak to tak mieszkać ze sobą bez ślubu i w ogóle no nieładnie, ciuś, nie powinno się tak robić i naprawdę rodzice na to krzywo patrzyli, ale z drugiej strony prawda była taka, że ślub był w planach, tyle że po prostu jeszcze bez ustalonej daty, no i też bez pierścionka. Zależało im na tym, aby zebrać pieniądze, trochę rozwinąć kariery, no i później pójść w to życie rodzinne, czyli ślub, w jakieś dzieci. Rusty pracował wtedy w tej samej firmie co Andrea, tylko jako analityk biznesowy, więc to była jakaś taka większa korporacja. Andrea wykonywała pracę bardziej informatyczną, natomiast Rusty był analitykiem biznesowym. Wkrótce doszło do zaręczyn, a 30 grudnia 2000 roku odbył się ślub pary. Ceremonia miała miejsce w synagodze na Florydzie, którą, jak się okazało, lata temu założyli ich dziadkowie, więc jest to taki kolejny wspólny element, który ich połączył. Małżeństwo było nowym etapem dla naszych bohaterów, ale nie były to jedyne zmiany w ich życiu. Mianowicie Rusty marzył o tym, aby kontynuować naukę i poszerzać swoją wiedzę. I tutaj trzeba przyznać, że chłopak był bardzo ambitny, bardzo wytrwały.
i dostał się na Harvard Business School, więc oczywiście no, szacun na dzielni i fame plus 10. Łatwo nie było, no bo musiał pogodzić naukę, pracę, ale dzielny chłop z niego był, no i oczywiście dał radę. Andrea też znalazła pracę w Bostonie, no bo oczywiście skoro Harvard, no to też musieli zmienić trochę swoje miejsce zamieszkania. Kobieta przyzwyczaiła się do nowej rzeczywistości, w końcu po skończonej nauce Rusty dostał propozycję pracy w firmie Siebel System w Atlancie. Więc moi drodzy, zbliżamy się wielkimi krokami do Dunwoody, o którym mówiłam na początku. Zresztą, no co tam zbliżamy się, po prostu Wam powiem, że małżeństwo przeprowadziło się do Dunwoody w 2005 roku, gdy Andrea zda pewien test, do którego nie trzeba się przygotowywać. Czyli był rok 2005, w tym samym roku na świat przyjdzie córka pary, która otrzyma imię Sofia. Sytuacja rodziny była nad wyraz dobra. Andrea i Rusty byli młodzi, mieli rodzinę i zarabiali świetne pieniądze. Mężczyzna otrzymał pracę w JP Morgan, gdzie zarządzał majątkiem firmy, a Andrea pracowała zdalnie dla Harvardu w dziale technologii informatycznych. Potem kobieta miała pod sobą jakąś tam szkołę biznesową, filię, jakiś taki mały biznesik, nie wiem, czy to nie było coś w rodzaju franczyzy, że prowadziła zajęcia online z biznesu, ludzie się tam zapisywali, no i ona część pieniędzy z tego dostawała. Co tu dużo mówić, hajs się zgadzał w wielkim skrócie, rodzina w Dunwoody zakupiła duży, piękny dom o wartości 900 tysięcy dolarów, więc i na tamte czasy, i na tamtą okolicę był to jeden z ekskluzywniejszych domów. I oczywiście był to efekt ich ogromnej pracy, małżeństwo było niezwykle ambitne, ale też i oszczędne, bo z jednej strony zarabiali sporo, ale też sporo oszczędzali na tak zwane gorsze czasy, zawsze mieli pieniądze odłożone, gdyby coś się tam wydarzyło, mieli kredyt, ale do 2010 roku udało mi się odłożyć na kontach emerytalnych i oszczędnościowych około miliona dolarów, więc bez problemu ten kredyt mogliby spłacić. Jednak jak się okaże, te awaryjne pieniądze, no to była bardzo dobra inwestycja, ponieważ z pracą, jak się okazało, było różnie. Rusty marzył o tym, by otworzyć coś własnego, ponieważ praca u prywaciarza no, nie dawała mu satysfakcji i troszeczkę różne ekscesy się z tą pracą działy. W 2007 roku ich rodzina znów się powiększyła, bo na świat przyszedł syn pary, który otrzymał imię Ian. I tutaj, mimo ogromnej radości z powodu nowej kinder niespodzianki, no to był to trudny moment dla całej rodziny, ponieważ nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, wtedy miał miejsce kryzys gospodarczy w Stanach i wiele osób pracę straciło. Na przykład Rusty stracił pracę z powodu cięć budżetowych, a Andrea spotkała się z likwidacją stanowiska, więc był pewien moment, gdzie zarówno jedno, jak i drugie zostało bez pracy, z kredytem. No były oszczędności, ale wiadomo, oszczędności kiedyś się kończą. Nic więc dziwnego, że sytuacja była napięta niczym planteka na żuku, ale Snydermanowie mieli łeb na karku i szybko zaczęli szukać czegoś nowego. Andrea wiedziała, że w świecie biznesu trzeba mieć duże i szerokie plecy, więc gdy dowiedziała się, że w klubie książki, do którego chodzi, jest żona jednego z wysoko postawionych menadżerów firmy energetycznej, postanowiła wykorzystać sytuację. No i sprytna babka z niej była, co tu dużo mówić, po znajomości chwyciła posadę kierownika do spraw systemów jakości właśnie w tej firmie. Zarobki były milusie, ale jednocześnie kobieta spędzała bardzo, ale to bardzo dużo w swojej pracy. No bo tak mówię, że zarobki były milusie, no właśnie, ponieważ Andrea rocznie zarabiała 125 tysięcy dolarów, więc to jest to, o czym mówiłam na początku, o tym podwyższaniu statystyki, jeżeli chodzi o Dunwoody. Ale wracając do naszej historii, no był to kolejny nowy etap w życiu całej rodziny, no bo Rusty przejął w tamtym momencie po części obowiązki domowe, zajmował się domem, zajmował się dziećmi, ale jednocześnie szukał jakiegoś biznesu, w którym mógłby zainwestować. Znalazł nawet pomysł, który nad wyraz mu się spodobał, mianowicie, to jest ciekawy pomysł, więc sobie o nim wspomnę, była to poczta głosowa z głosami gwiazd i celebrytów. Chodzi tutaj o to, że gdy ktoś chce do nas zadzwonić, ale do nas się nie dodzwonił, bo nas po prostu nie ma, to zamiast nudnego hej tu hulaj dusza, zostaw wiadomość, będziesz coś chciało z Iwoną czy coś w tym stylu, to pojawi się na przykład siemanko, tu Justin Bieber, hulajka wyszła ze mną na zakupy do Chanel, oddzwoni jak wróci. I oczywiście to wszystko byłoby wypowiadane głosem samego Justina Biebera. Pomysł bardzo ciekawy, ale był on na etapie tworzenia, zbierania jeszcze innych pomysłów, szukania wspólników biznesowych, no bo to też na to trzeba mieć kapitał, a nie chcieli całych oszczędności w to wrzucać.
Zresztą rok 2010 był dla małżeństwa ciężkim czasem, bo Andrea większość dnia spędzała w pracy, do tego doszły też podróże służbowe, które odbywały się minimum raz w miesiącu, czasami dwa razy. Rusty pracował nad swoim nowym biznesem, ale jednocześnie zajmował się domem i dziećmi, co czasami go frustrowało i dochodziło do konfliktów między małżonkami. Też myśleli nad zatrudnieniem niani, ale chyba finalnie zrezygnowali z tego pomysłu. Te sprzeczki między małżonkami nie były na szczęście częste, a Snydermanowie wciąż wydawali się być szczęśliwym i udanym małżeństwem, które odniosło wielki sukces w dość młodym wieku. Wszystko zmieniło się niestety 18 listopada 2010 roku. I moi drodzy, jest to dzień, który sprawił, że w ogóle powstała ta historia, powstał ten podcast. Mianowicie był to czwartek i dzień zapowiadał się tak jak każdy inny. Andrea od godziny 8 zaczynała pracę i po drodze odwoziła córkę Sofię do przedszkola. Rusty wstawał nieco później i na godzinę 9 odwoził syna do drugiego przedszkola, do którego młody był zapisany. I wiem, że to logistycznie za bardzo nie wygląda jakoś sprytnie, no bo czemu nie zapisać dzieci do tej samej placówki i nie odciążyć jednego rodzica. No ale prawdopodobnie chodzi o to, że mały Ian chodził tak naprawdę do żłobka i jego budynek znajdował się po prostu w innym miejscu w mieście. Tak tylko o tym wspominam, bo w niektórych źródłach jest to jako przedszkole i sama zwróciłam uwagę, no dlaczego po prostu nie ułatwić sobie sprawy, ale tak naprawdę był to żłobek. No cóż, tego dnia Rusty miał uśmiech małego rekinka, ponieważ o godzinie 11.30 czekało go spotkanie z potencjalnym partnerem biznesowym, więc rzecz jasna, no, chciał dobrze na nim wypaść. Więc plan był taki, że na godzinę 9 odwiezie syna, a potem wróci do domu, by założyć swoje najlepsze łachmany, no i pojedzie na spotkanie. Niestety, prawda jest taka, że do spotkania nigdy nie dojdzie. Raz tej chwilę przed godziną 9 rano wjechał na parking znajdujący się przed przedszkolem syna. Nie zauważył jednak, że przez całą drogę jechał za nim srebrny minivan. Zresztą nawet gdyby to zauważył, to pewnie olałby sprawę, bo nie znał ani samochodu, ani kierowcy, więc dlaczego miałby zwracać na to jakąkolwiek uwagę? W każdym razie, gdy mężczyzna odprowadził syna i szedł już w kierunku swojego auta, czyli tak jakby w drodze powrotnej, wtedy też podszedł do niego brodaty mężczyzna ubrany w bluzę z kapturem. Wysiadł on z tego wcześniej wspomnianego srebrnego minivana. Na parkingu nie było nikogo poza nimi, a przynajmniej tak się wszystkim zdawało. Nikt też nie słyszał, o czym rozmawiali, jednak nieznajomy facet trzymał w ręku pistoleton i bez większej polemiki wycelował w Rustiego, a następnie pociągnął za spust 4 razy. I tak niestety wyglądały ostatnie chwile Rustiego Snydermana. Hook zwrócił uwagę mieszkańców. Po drugiej stronie ulicy swój gabinet miał kręgarz, mężczyzna nazwiskiem Stotter, który akurat w tamtym momencie był w pracy. W gabinecie była też jego żona, która słysząc ten dziwny dźwięk postanowiła wyjść na ulicę i zobaczyć, co się stało. Wtedy właśnie ona i jej mąż zauważyli po drugiej stronie ulicy na parkingu broda tego faceta, który wolnym i obojętnym krokiem szedł w kierunku srebrnego minivana. Gość otrzymał w ręku coś, co przypominało pistoleton, albo przynajmniej coś srebrnego i świecącego. Nawet spojrzał na małżeństwo patrzące na niego i brakowało tylko, by się przywitał i zapytał, jaki mija dzień, ale tego nie zrobił. Wsiadł do auta i z piskiem opon, jak gdyby nigdy nic, odjechał. Wtedy też kręgarz i jego żona zauważyli, że na parkingu przed samochodem leży jakiś mężczyzna w czerwonej kałuży. Oczywiście był to Rusty. I rzecz jasna, od razu zadzwonili oni pod numer alarmowy. Niestety dla Rustiego nie było już pomocy. Wszyscy nagle zlecieli się na miejsce. Bardzo szybko przyjechali też funkcjonariusze. W międzyczasie o całym zajściu poinformowano żonę Rustiego i Andrea coraz szybko zjawiła się na miejscu. Kobieta zaczęła krzyczeć, ciężko było ją uspokoić. Widok był nad wyraz przykry i ciężki, ale funkcjonariusze musieli wziąć się do roboty, aby ustalić, co tak naprawdę się wydarzyło. Okazało się, że świadków było i to nawet wielu, wbrew pozorom, co tam na początku można było zauważyć, że pusty parking, nikogo dookoła nie ma, ale świadkowie jednak byli i każdy opisał tę samą sytuację. Czyli mężczyzna z brodą i w kapturze, w minivanie srebrnym. Auto, jak wspominają, prawdopodobnie nie miało
tablic rejestracyjnych, więc ten trop na dobrą sprawę do niczego nie prowadził, no bo gdyby miało tablicę, można byłoby łatwo spisać, zobaczyć, do kogo ten samochód należy, ale jak widać, ten facet się idealnie do tego przygotował. Dodatkowo wszyscy świadkowie opisali sprawcę jako takiego wyglądającego mocno nijak. Jak każdy, no bo miał brodę, miał bluzę z kapturem, ciężko było mu się przyjrzeć, ciężko było go opisać. Całe zdarzenie wyglądało, kolokwialnie mówiąc, bardzo profesjonalnie, bo żadnych śladów nie było, facet przypominający każdego, auto również bardzo pospolite i nijakie, zresztą bez tablic rejestracyjnych. No, ktoś, kto chyba od A do Z to zaplanował i wiedział, jak dopilnować tego, aby żadnych tropów po sobie nie pozostawić. I to jest ciekawa sytuacja, no bo niby wszyscy widzieli, niby byli świadkowie, ale wciąż nic nie jest wiadome. Dodatkowo, jak się okazało, w okolicy był monitoring, który pokazał to samo, co świadkowie przekazali, czyli na monitoringu było nagranie tego mężczyzny. Był on tam trochę bardziej wyraźny, natomiast później, jak pokażą to nagranie Andrei, która będzie bardzo ważnym świadkiem w tej sprawie, no bo może ona wiedziała, kto mógłby źle życzyć jej mężowi, no ale jak pokażą jej nagranie, to również uzna, że nie zna tego człowieka. Od razu wykluczono motyw finansowy, no bo nic nie zostało zabrane. Ktoś, kto to zrobił, chciał, aby Rusty odszedł, w jakiś sposób chciał się go pozbyć. No i w tej sytuacji mowa o osobistym motywie, a więc należy się przyjrzeć całej rodzinie Snyderman, by dowiedzieć się, kto i dlaczego chciał, aby Rusty odszedł. W tym celu należało przysłuchać najbliższą osobę mężczyzny, którą jest żona. Andrei trochę zajęło dojście do siebie, a przynajmniej uspokojenie się do tego stopnia, aby móc zeznawać, no ale była chętna do pomocy i odpowiadała na wszystkie zadane pytania. Kobieta spytana o to, czy w ich życiu działo się ostatnio coś dziwnego, przypomniała sobie sytuację sprzed miesiąca i doszła do wniosku, że faktycznie były tutaj jakieś sytuacje i jakieś wskazówki, że coś jest nie tak. Z tego, co powiedziała, to dokładnie 20 października, czyli na dobrą sprawę niecały miesiąc wcześniej, wieczorem była w domu razem z mężem i dziećmi, gdy w pewnym momencie usłyszała, jak elektryczne drzwi od garażu się otwierają. No i skoro Andrea i jej mąż byli w domu, no to nie otworzyła ich ani ona, ani raz. Dodatkowo w domu były dzieci i też małżeństwo nie chciało, aby zastały one jakiś niepokojący widok. Zresztą obawiali się, że może ktoś próbuje się włamać, więc od razu zadzwonili pod 911. Funkcjonariusze bardzo szybko przybyli na miejsce, ale nikogo nie zastali, a z garażu nic nie zniknęło. Pomyśleli więc, że pewnie to był jakiś problem techniczny, no bo w końcu ten garaż był otwierany na pilota, był otwierany tak automatycznie, więc może to jest wina producenta, może to jest wina drzwi. Jednak około 3 tygodni później miała miejsce kolejna dziwna sytuacja i tym razem dotyczyła ona samego Rustiego. Mianowicie, gdy mężczyzna szykował się rano, by zawieźć syna do przedszkola, to wyczuł dziwny zapach, tak jakby ulatniającego się gazu. Od razu sprawdził kuchenkę, by zobaczyć, czy może stamtąd nie wydobywać ten zapach, ale wszystko było zakręcone, wszystko było w porządku, więc poszedł do garażu, gdzie znajdował się zawór główny i, moi drodzy, gdy wszedł do środka, zobaczył obcego mężczyznę, który leżał pod licznikiem. Rusty miał minę zdziwionego Pikachu, bo nie spodziewał się kogokolwiek tam zobaczyć, a tym bardziej jakiegoś gościa, który sobie leży niczym na pikniku pod licznikiem. Pierwsze, co zrobił, to w ogóle Rusty spytał tego faceta, czy wszystko jest w porządku, a później, kiedy mężczyzna mu nie odpowiedział, ale podniósł się i ewidentnie go usłyszał, no to zapytał, co tam robi. I na te pytania mężczyzna bardzo szybko wstał i równie szybko wybiegł. Opuścił garaż i doskonale wiedział, w jaką stronę ma wybiec. Bo sytuacja wygląda w ten sposób, że dom Snydermanów znajdował się w jakimś takim charakterystycznym miejscu, że gdyby ten mężczyzna pobiegł w prawą stronę, to trafiłby na krzaki, tam te krzaki uniemożliwiłyby mu dalszą ucieczkę i zapewne wtedy Rusty miałby okazję go złapać, ale ten mężczyzna pobiegł w lewą stronę i dzięki temu wiedział, jak biec i wiedział, jak się wydostać z domu.
Świadczy to o tym, że prawdopodobnie tamten nieznajomy doskonale znał rozkład nie tylko może i domu, ale również całej posesji. Rusty nie zdążył złapać intruza, ale oczywiście zgłosił całe zajście. I gdy na miejsce przyjechali strażacy i funkcjonariusze, no to okazało się, że gaz faktycznie się ulatniał. Jednak zdaniem strażaków przyczyną był stary licznik, a nie działanie człowieka. Oczywiście mogli się mylić. Nie zmienia to faktu, że sytuacja była wyjątkowo dziwna i nie jest to coś w takim naszym codziennym rytuale, że schodzimy sobie do garażu czy do jakiegoś innego pomieszczenia, a tam widzimy nieznajomego gościa, który sobie gwiazdy liczy. Dodatkowo Rusty nie znał tego mężczyzny, ale opisał go jako wysokiego latynosa. Opis ten niezbyt pasował do sprawcy, no ale wiadomo, no każdy trop jest przydatny i warto to sprawdzić. Pojawiło się więc pytanie, kto mógłby chcieć pozbycia się Rustiego, czy ktoś na jego drodze stanął, czy może on stanął na czyjejś drodze, czy miał z kimś jakiś zatarg. Na to pytanie Andrea nie mogła odpowiedzieć, ponieważ jej zdaniem wszyscy lubili jej męża i nie miał on żadnych problemów. Funkcjonariusze w trakcie przesłuchania spytali też Andrea o to, czy byli sobie wierni w małżeństwie i czy Rusty lub ona się z kimś nie spotykali. Na to pytanie kobieta trochę się obruszyła, ale w końcu powiedziała, że jest pewien mężczyzna, nie będący jej mężem, który wyznał jej miłość. Tym mężczyzną, jak się okazało, był jej szef, Hemi Neumann, czyli mąż tej koleżanki, która załatwiła Andrei pracę. Zdaniem kobiety, Hemi wyznał jej miłość, ale ona go spławiła, tłumacząc, że ma męża, że ma rodzinę, no i oczywiście nic z tego nie będzie, a jej szef to zaakceptował i tak naprawdę nadal się przyjaźnili, czy tam kolegowali, i wszystko było tak jak wcześniej. Gdy funkcjonariusze chcieli wypytać Andreę o tego mężczyznę, no to kobieta szybko zmieniła temat i powiedziała funkcjonariuszom, aby zaczęli szukać tego gościa od gazu, bo prawdopodobnie to on ma z tym coś wspólnego. Zresztą tak też zrobiono, funkcjonariusze poniekąd zbagatelizowali tę historyjkę o szefie, który wyznał Andrei miłość, bo ich zdaniem nie było to wcale ważne. Najważniejszym tropem był właśnie ten nieznajomy mężczyzna. I okazało się zresztą, że Andrea mówiła prawdę i dwukrotnie z ich domu wykonano telefon alarmowy w ciągu ostatniego miesiąca, więc wydaje się to być w miarę sprawdzonym tropem. Mimo tego, że mężczyzna, którego wtedy w garażu widział Rusty, nie pasował do opisu sprawcy, to i tak funkcjonariusze próbowali ich jakoś połączyć. Szukali też motywu i bardzo uważnie przyglądali się relacjom biznesowym Rustiego. Tam też twierdzili, że jest rozwiązanie całej historii. Początkowo śledczy zauważyli, że jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze, więc może Rusty był komuś winny pieniądze, albo ktoś był winny pieniądze jemu. Jednak po dokładnym zbadaniu sprawy, zbadaniu spraw biznesowo-karierowych Rustiego okazało się, że nie było żadnej osoby, która mogłaby mieć motyw, która mogłaby się chcieć go pozbyć. A więc trop związany z biznesem okazał się być bezcelowy. Wtedy jednak śledczy przypomnieli sobie o szefie Andrei, który wyznał jej miłość. I od początku właściwie nie traktowali tej sprawy, tego tropu jakoś specjalnie poważnie. Zresztą od całego zdarzenia minęły 3 miesiące, a 48-letni Hemi Neyman, czyli szef Andrei, nie został nawet przesłuchany i w ogóle go nie sprawdzono. A szkoda, bo pewnie sprawa rozwiązałaby się wcześniej. Moi drodzy, jak się okazało, Hemi idealnie pasował do opisu sprawcy. Nie jeździł co prawda srebrnym minivanem, ale funkcjonariuszom udało się dotrzeć do informacji, że jego samochód był w naprawie w dniu, gdy zginął Rusty i Hemi dostał na czas naprawy srebrnego minivana, który idealnie pasował do opisu. Funkcjonariusze nie posługiwali się jedynie opisem świadków, ale też nagraniem z monitoringu, gdzie można było przypasować nagranego sprawcę do Hemiego. I okazało się, że ich zdaniem jest to ten sam człowiek, ten sam mężczyzna. Mimo tego Hemiego przesłuchano dopiero w styczniu 2011 roku, ale tego samego dnia został aresztowany i oskarżony, więc można powiedzieć, że nagranie jego twarz musiało być bardzo pasujące. Zresztą tutaj gdzieś przejawi się na pewno zdjęcie tego człowieka. Można zauważyć, że ma on długą, charakterystyczną brodę, która zapewne była widziana na nagraniu, a więc łatwo jest go dopasować. Mimo tego
Chemi twierdził, że jest niewinny i nie rozpoznaje siebie na nagraniu, ale to już miał ocenić sąd. Z jednej strony mężczyzna miał alibi i zasłaniał się tym cały czas, że on ma alibi, że on był w pracy, że on w ogóle do tej pracy przyszedł o 5:30 i już tam siedział, bo ta praca była dla niego ważna. No i rzeczywiście, był w pracy tego dnia. Przyszedł o 5:30, co potwierdzają kamery z nagrania monitoringowego w biurze. Wyszedł jednak z budynku przed godziną 8 i wrócił dopiero o godzinie 11. Jest to idealne okienko czasowe, bo jak pamiętamy, do zdarzenia doszło o godzinie 9. Tym sposobem Chemi miał 3 godziny, aby zrobić to wszystko, aby jeszcze wrócić do biura. A gdyby chciał, to zdążyłby jeszcze zjeść sobie lunch albo wypić kawkę. Więc jak widzicie, no Chemi tak naprawdę jedynie myślał, że ma alibi, no bo w rzeczywistości wcale go nie miał. Jak też się okazało, w październiku 2010 roku, czyli miesiąc przed tym zdarzeniem, zakupił on pistoletton. Taki sam, jaki został użyty, niestety nie znaleziono go już nigdy nigdzie. To wszystko sprawiało, że był on podejrzanym idealnym, ale zostaje pytanie, jaki właściwie ten człowiek miał motyw. No cóż, wbrew temu, co mówiła Andrea, wiele wskazuje na to, że kobieta wcale nie dała mu kosza. Funkcjonariusze dotarli do setek wymienionych maili, wiadomości między Chemim a Andreą i w wielu z nich mężczyzna wyznawał kobiecie miłość, pisząc na przykład, że ostatnia noc była najlepszym dniem jego życia i tak dalej. Andrea w tych wiadomościach jest raczej zdystansowana, sprawia wrażenie, jakby z jednej strony faktycznie do czegoś między nimi doszło, ale kobieta tego żałowała, bo wielokrotnie pisała, że nie mogą być razem ze względu na swoje dzieci i fakt, że zarówno jak i ona, jak i Chemi są w związkach małżeńskich. Zresztą kobieta na każdym przesłuchaniu, a później i na procesie powie, że do niczego tak naprawdę między nimi nie doszło, ale nawet ich współpracownicy mieli nieco inne zdanie, no bo Andrea i Chemi spędzali razem dużo czasu, chodzili wspólnie na lunche, wymieniali maile, dzwonili do siebie, łącznie naliczono ponad 1500 wiadomości wysłanych między nimi. A znali się zaledwie rok, bo w 2010 roku Andrea zaczęła pracę w nowym miejscu. Zresztą zdaniem współpracowników nawet w biurze sprawiali wrażenie, jakby byli ze sobą bardzo blisko i chyba coś ich łączyło. Do tego doszły te wyjazdy służbowe, o których mówiłam wcześniej i fakt, że brali jeden pokój w hotelu z łóżkiem małżeńskim oraz chodzili na wystawne kolacje we dwoje, a to wszystko potwierdzają finanse firmowe, można było w łatwy sposób dotrzeć do tego, na co były wydawane pieniądze i na przykład pieniądze firmowe były wydawane na wspólną kolację w ekskluzywnej restauracji wraz z winem. I mimo tego, że Andrea do niczego się nie przyznawała, to pojawiła się teoria, że kobieta wszystko zaplanowała razem z Chemim. Jak się okazało, po stracie męża Andrea otrzymała 2 miliony dolarów z polisy na życie Rustiego. Była to niemała kwota, wręcz przeciwnie, no była to ogromna kwota i jest nadal. Rzekomo była zdziwiona, kiedy zobaczyła, jak duże są te pieniądze, tak też opisują jej rodzice, ponieważ oni byli w momencie, kiedy Andrea czytała, jaką kwotę dostanie. No ale pieniążki chętnie zgarnęła, a przecież zdziwienie można jak najbardziej udawać. Jak się też okazało, chwilę po tym, jak zginął Rusty, zadzwonił do niej Chemi, czyli mężczyzna chwilę po tym, jak pociągnął za spust, zadzwonił do Andrei. Nie jest wiadomo, o czym rozmawiali, ale ciężko sobie wyobrazić, jak mężczyzna po zrobieniu czegoś takiego dzwoni do Andrei i pyta na przykład, czy kupić kanapki na lunch do pracy. No cóż, niestety nie były to jednak solidne dowody, aby oskarżyć kobietę o współudział, jednak i tak aresztowano ją za utrudnianie śledztwa, ponieważ wielokrotnie funkcjonariusze przyłapali ją na kłamstwie, na przykład fakt, że powiedziała, że nie zna mężczyzny z nagrania, a przecież go znała, bo był to jej szef. Opowiadała o swoich wielu wyjazdach służbowych, mówiła, że jechała tam sama, a jak się okazało, jak potwierdzały zarówno wyciągi z konta, jak i współpracownicy, no nie była tam sama, bo była tam ze swoim szefem. Co do samego Chemiego, to jeszcze przed procesem został on przebadany przez specjalistów. Lucjan potwierdza. No cóż, mężczyzna spędził wiele godzin na rozmowie z psychologami i zaczął wyłaniać się bardzo niepokojący obraz tego, co Chemi miał w głowie. Mianowicie przyznał się on do wszystkiego w trakcie tych rozmów. Powiedział, że tak, to on pozbył się Rustiego. Dodał też, że z Andreą łączyło ich coś więcej niż tylko relacje koleżeńskie albo relacje biurowe. Jednak jak dodał, pozbył się
Rastiego, ponieważ chciał chronić dzieci Andrei. Tutaj mowa jest o tym Janie i o Sofii. Brzmi to dziwnie, ale jeszcze dziwniejsze jest to, że moi drodzy chemii uważał, że Sofia i Ian, czyli dzieci naszych bohaterów, to tak naprawdę dzieci jego i Andrei. Nie przeszkadzał mu nawet fakt, że przecież gdy te dzieci przyszły na świat, to oni się nie znali. Do tego wszystkiego chemii zaczął mówić o objawieniach, o tym, że bóstwa kazały mu pozbyć się Rastiego i on po prostu wypełnił ich wolę. Mężczyzna nie wiedział też, co jest prawdą, a co nie. Pytany o związek z Andreą raz odpowiedział, że był on fizyczny, a innym razem mówił, że tak naprawdę nie jest pewien. Przy teście Rorschacha, czyli tym z plamami, za każdym razem widział złego ducha, bez względu na to, co mu tam pokazywano. Wkrótce postawiono mu diagnozę i jak się okazało, Hemi miał chorobę dwubiegunową, która nie była leczona przez lata. Specjaliści uznali też, że Andrea odegrała ważną rolę w jego życiu i miała na niego ogromny wpływ. Mimo tego, że nie można jednoznacznie udowodnić tego, że do czegoś między nimi doszło, to z pewnością mieli związek emocjonalny. I tutaj sytuacja jest trochę korzystna dla Andrei, ponieważ ona mówi, że do niczego nie doszło między nią a Hemim i ona dawała mu jednoznaczne sygnały, że chce się go, że nie chce go w swoim życiu jako partnera, dawała mu kosza, była zdystansowana. Zresztą sam Hemim raz mówi, że był to związek, że coś między nimi było, do czegoś doszło, a później mówi, że nie jest pewien, więc to na bardzo duży plus dla Andrei przemawia, no bo skoro ona mówi, że nic nie było, a i partner, czy tam domniemany partner nie jest wiarygodną osobą, no to wszystko przemawia na jej korzyść. Jak to się mówi, no nikt ich za rękę nie złapał. Są maile, są wiadomości. W wielu tych wiadomościach chemii wyznaje Andrei miłość. Są jakieś nawiązania do jakiejś wcześniejszej nocy, do jakiejś kolacji, którą razem zjedli. I z całą pewnością coś na rzeczy było. Są też maile od Andrei, która w żadnym jednak nie wyznaje mu miłości. Mówi, że ma męża, że ma dzieci, że tego żałuje. Pytanie tylko czego żałuje, no bo jeżeli do czegoś doszło, to czegoś tam musi żałować. Poza tym część maili, część wiadomości została przez Andreę usunięta i niestety funkcjonariuszom ani informatykom nie udało się dotrzeć do tych wiadomości, nie udało się ich odzyskać, a szkoda, bo może jednak postawiłoby to ich relacje w zupełnie innym świetle. Wkrótce rozpoczął się proces. Andrea zeznawała przeciwko swojemu byłemu szefowi, mimo tego, że jej prawnicy tego odradzali. Powiedziała, że no, podtrzymała to, że tak naprawdę nic ich nie łączyło, że to chemii był jakimś natrędem, on jej miłość wyznawał i tak dalej. No i tym sposobem mężczyzna w 2012 roku dostał dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Co do Andrei, to kobietę również aresztowano i oskarżono początkowo o współudział, jednak potem te oskarżenia wycofano. Ze względu na to, że brakowało konkretnych dowodów, do Chemiego było ciężko dotrzeć, ciężko było się z nim dogadać, też nie mówił o tym, jakoby Andrea kazała mu to zrobić. Natomiast specjaliści twierdzą, że kobieta w łatwy sposób owinęła go sobie wokół palca, miała na niego ogromny wpływ i może nawet nie musiała czegokolwiek mówić wprost. W każdym razie Andrea otrzymała 5 lat za utrudnianie śledztwa, za to, że kazała funkcjonariuszom szukać jakiegoś mężczyzny z garażu, chociaż wiedziała, że na nagraniu jest chemii. W każdym razie kobieta wyszła po niecałym roku, z tego co wiem, to aktualnie zmieniła swoje imię i nazwisko, no i chyba ma się dobrze, jakoś tam sobie żyje, funkcjonuje. Dzieci są na ten moment pod opieką jej rodziców, natomiast chyba ona chce tę opiekę przejąć, nie znalazłam żadnych nowych aktualizacji na ten temat, ale jeżeli ktoś słyszał o tej sprawie, zna jakieś dodatkowe informacje, to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi, ponieważ jest to koniec faktów, do których udało mi się dotrzeć. Jest to koniec sprawy, która jak najbardziej była tutaj motywowana nieczystością. I nawet jeżeli nie można Andrei jednoznacznie udowodnić tego, że coś się wydarzyło między nią a Hemim, chociaż fakt, że brali pokoje z łożem małżeńskim i chodzili na tak wystawne kolacje, już o czymś świadczy, no to jednak w żaden sposób nie zareagowała, nie podała informacji do działu HR-ów, że jej szef wypisuje takie maile. Nie powiedziała o tym swojemu mężowi, nie powiedziała o tym nikomu z otoczenia, tak jakby chciała ukryć ich znajomość, a jeżeli chciała ukryć ich znajomość, to dlaczego, skoro tak naprawdę jej zdaniem nie ma nic na sumieniu. W każdym razie jestem ciekawa, co wy myślicie o tej sprawie. Mam nadzieję, że jakaś tam dyskusja się w komentarzach rozwinie. A póki co zachęcam was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu, piszą w komentarzu piknik w garażu, bo chyba jest to najdziwniejszy element tej historii.
Standardowo zachęcam Was też do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli ktoś chciałby poznać mnie trochę bardziej prywatnie, no to zapraszam na Instagrama i do usłyszenia.